Cześć! Jak mogliście zauważyć, w ostatnim czasie wznowiłem na kanale serię z omawiania starych gier mojego autorstwa, które zrobiłem w Clickteamie za dzieciaka, kiedy miałem mega zajawę na bycie programistą. W ostatnim filmie omawialiśmy sobie mój tycoon Jason's Burgers Restaurant Simulator oraz całe wielkie uniwersum, do którego ta gra, razem z Only Forces Survived, należała. Dzisiaj zrobimy przeskok w czasie i zajmiemy się już dużo powodniejszym projektem, aczkolwiek utrzymanym w podobnej stylistyce. Po odrzuceniu w kąt wszystkich projektów, jakie omawialiśmy wcześniej, miałem ochotę na trochę czystej rozrywki i zrobienie czegoś świeżego. I tak oto powstała Stacja 19. Zamysł był prosty. Gra point and click, takie jak Only Forces Survived, ale science fiction. To miał być lekki projekt dla fanu, bez większego planowania do przodu, wymyślany na bieżąco. Dokładnie tak samo powstało OFS i taka forma tworzenia jest dla mnie najprzyjemniejsza. Od czasów tamtej gry moje umiejętności mocno się rozwinęły, tak więc tutaj jakość rozgrywki będzie już dużo większa. Doszły takie elementy jak rozglądanie się na boki, realne animacje tego, co się dzieje w danym momencie, więcej sprite'ów kursora, open world, w którym nie softlokuje się co 2 minuty oraz sensowna i zrozumiała fabuła. Stacja 19 miała być dłuższą grą i dlatego stworzyłem tylko funkcjonalne demo z ewentualną opcją kontynuowania developmentu w przyszłości. To demo właśnie sobie dzisiaj ogramy. Nie ma co przedłużać, uruchamiam grę. Dodam jeszcze, że tak jak w poprzednich projektach, nie ma tutaj muzyki i dźwięków, więc to co słyszycie będzie podłożone przeze mnie w montażu. No, zaczynajmy. Jeśli oglądaliście poprzednie odcinki, to Davi Games kojarzycie, no i tak wygląda menu. Włożyłem trochę pracy w to, żeby design był fajny, wyobrażałem sobie, że będzie tutaj lecieć muzyka w tym stylu. W tle mamy różne ujęcia z gry migające w taki chaotyczny sposób, no i na pierwszym planie jest tytuł, który również się gliczuje. Moim zdaniem jest to dużo improvement porównując do tego, co mieliśmy wcześniej. Funkcji zapisu oczywiście nie ma, bo to tylko krótkie demo. Tak samo zablokowana jest funkcja kustomizacji postaci. To był tylko luźny pomysł, którego w ogóle nie zacząłem realizować, ale chciałem dać graczowi możliwość wyboru, jaką postacią gra i na przykład, jaki będzie miał kolor skafandra. Tutaj są instrukcje. Myszką się rozglądamy, kursor pokaże nam interaktywne przedmioty. Są różne oznaczenia kursora. Być może rozpoznaliście już, że kursor w Stacji 19 wygląda tak samo jak w dwóch poprzednich grach. Podobał mi się po prostu taki, więc tego nie zmieniałem, ale dodałem trochę więcej wersji, dzięki czemu rozgrywka jest bardziej przejrzysta. No i ostatnia wytyczna. Nie wątpię w to, że będę. Okej, chyba możemy zaczynać. Nowa gra. W pierwszej scenie nasz bohater budzi się na statku. Od razu możemy przetestować mechanizm rozglądania się na boki. Gra korzysta z funkcji perspektywy, tej samej, którą wykorzystał Scott przy tworzeniu FNAF-a. Sprawia ona, że obraz jest trochę zakrzywiony i wydaje się być trójwymiarowy. Samo rozglądanie się to z kolei prosty mechanizm skupiony wokół jednego obiektu. Ten niewidzialny kwadracik leci w prawo, jeśli twój kursor jest po prawej, a w lewo, jeśli jest po lewej. Frame jest ustawiony tak, żeby zawsze skupiał się na tym kwadraciku, więc gdy ten się przemieszcza, to obraz naturalnie również leci w daną stronę. Bardzo podobny mechanizm wykorzystują gry FNAF. Dobra, pora zacząć grę. Z sufitu wysuwa się ekran i widzimy wiadomość od naszego przewodnika. Ciekawostka, ten ekran był strasznie czasochłonny do zrobienia, bo chciałem animację, aby litery pojawiały się po kolei. No i musiałem ręcznie po prostu usuwać po jednej literce z gotowego napisu w każdej kolejnej klatce animacji. Witaj, astronauto Rogan. Byłeś uśpiony przez dokładnie 31 dni. Dolecieliśmy do celu. Twój statek został podpięty tunelem do wejścia stacji kosmicznej numer 19. Nie mieliśmy stąd odzewu przez ponad 90 dni. Mogło tutaj dojść do złego incydentu. Wyjdź ze statku i zbadaj stację. Cóż, język jest nadal dość naiwny i co najmniej kiepski, ale przynajmniej nie kłuje w oczy tak jak poprzednio. Aby przewinąć tekst dalej, musimy wcisnąć ten przycisk na panelu. Gdy klikniemy, to z dołu wysuwa się ręka naszego astronauty i naprawdę naciska ten przycisk. Tak jak mówiłem, animacje na żywo. Dalsze informacje będziesz dostawał przez swój skafander. Możesz przez niego też nadać sygnał SOS. Odblokuj teraz swój hełm. Wciskamy przycisk po lewej i teraz na naszą głowę założony zostaje hełm. Teraz jesteśmy gotowi do wyjścia w przestrzeń kosmiczną. Otwieramy drzwi statku. Naszym oczom ukazuje się tunel prowadzący do wejścia. Wiecie na pewno, o co chodzi. Mały statek w przestrzeni kosmicznej podpiął się takim tunelem do stacji, aby astronauta mógł bezpiecznie się tam dostać, a potem wrócić. Fabuła gry jest prosta i w zasadzie nie trzeba nic wyjaśniać. Gramy jako astronauta Rogan, którego wysłano na samodzielną misję sprawdzenia, o co chodzi, bo ze stacji 19 od dawna nie przychodziły żadne sygnały, więc mogę tutaj dojść do jakiegoś wypadku. No i ruszamy. Przechodzimy przez tunel do stacji, a po drugiej stronie widzimy kosmos i gwiazdy.
Tak, tutaj powinno być widać kadłub tej stacji, a nie tylko kosmos. Nie wiem, jak ja mogłem tego nie zauważyć. Anyway. Fajnym detalem, który zrobiłem, jest realistyczne działanie drzwi. Otwierają się na naszych oczach i widzimy od razu, co jest po drugiej stronie. Całkiem co innego niż w OFS, gdzie po prostu tepaliśmy się spod drzwi do kolejnej sceny. Tutaj wszystko ocieka realizmem, pomimo specyficznej warstwy graficznej. Otwieramy drzwi przyciskiem i wchodzimy do środka. Proszę Państwa, weszliśmy do stacji. To, co teraz pojawia się na ekranie, to wiadomość od naszego przewodnika. Jest z nami połączony za pośrednictwem hełmu, więc dopóki mamy go na sobie, to będzie mógł nam pomagać w ten sposób. Nasze zadanie to udać się do kabin ewakuacyjnych i zobaczyć, czy nastąpiła ewakuacja, ponieważ na stacji nie ma najwyraźniej żywej duszy. Póki co, gra będzie liniowa, nie możemy nigdzie iść, dopóki gra nam nie każe. Później jednak będziemy mieli open world na kilku piętrach stacji, a przynajmniej taki był zamysł. To tylko demo. Ewakuacja jest po lewej, ale tam jest zbyt ciemno, więc najpierw musimy przywrócić zasilanie. W tym celu idziemy na prawo. Mamy tutaj skrzynkę z bezpiecznikami. Okazuje się, że żeby ją otworzyć, musimy poznać trzycyfrowy kod. Pozostaje nam tylko jedno miejsce, w którym możemy go szukać. Pokój dla personelu. Na szczęście karta jest już włożona w czytnik. Jedną z mechanik gry miało być pozyskiwanie tych kart i uzyskiwanie w ten sposób dostępu do różnych pomieszczeń na stacji. Wchodzimy. No, za trudne to nie było, a żebyśmy nie musieli się męczyć z zapamiętywaniem, nasz cyfrowy pomocnik wyświetli nam pozyskane informacje na hełmie. Bardzo przydatny, prawda? Wiem, że na razie wygląda to aż zbyt łatwo, ale później miały pojawić się różne twisty z tą mechaniką. Właściwie to jeden zobaczycie już zaraz. Okej, idziemy z powrotem do skrzynki. Używamy słodkich paluszków naszego astronauty, aby wklikać odpowiedni kod. Jeśli wklikamy nieodpowiednie, to lampka zaświeci się na czerwono i będziemy próbować jeszcze raz. Okej, udało się. Odsłaniamy bezpieczniki i... Ojej, a co to? Utrata połączenia! Pamiętacie, jakie kolory trzeba było ustawić? Z tego co pamiętam, to był żółty, czerwony i na koniec granatowy. Znowu używamy klawiatury, aby ustawić odpowiednie kolory na wszystkich bezpiecznikach. No i udało się. Na całej stacji pali się teraz światło. Teraz możemy iść i sprawdzić kapsuły ewakuacyjne. Jest tutaj drabina, którą możemy dostać się na wyższe i niższe piętro, a także strzałka prowadząca do kina, ale my póki co możemy iść tylko w jedną stronę. Docieramy do pomieszczenia z kapsułami. Jak widać, wszystkie są na miejscu. Wniosek? Nikt stąd nie uciekł. Ludzie muszą być gdzieś na stacji. Pojawia się nasz przewodnik, który odzyskał połączenie i daje nam kolejne polecenie. Musimy przeszukać inne piętra.
Od tego momentu znajdujemy się w Open Worldzie. I tak, jest dość ciężko się połapać, co jest gdzie, ale teraz możemy sobie iść w dowolne miejsce na tym piętrze. Tędy się wracamy do lobby i możemy sobie pozwiedzać pomieszczenia, w których byliśmy wcześniej. Teraz możemy już iść dalej na prawo od skrzynki z bezpiecznikami. Są tam zamknięte drzwi, które wymagają karty pokoju i temu, który mieliśmy zdobyć później. Tutaj jest akurat błąd, że ta strzałka cinema donikąd nie prowadzi, a jak idziemy na prawo, to po prostu wracamy skąd przyszliśmy. Tutaj przy drabinie są kolejne zamknięte drzwi wymagające karty pokoju. Pozostaje nam wejść po drabinie na wyższe piętro. Drabina nie działa idealnie, ale jest tutaj potencjał. Jest animacja wspinania się, tutaj ją zepsułem, bo klikałem za dużo razy do poprawy, ale generalnie wygląda dobrze moim zdaniem. Wspinając się widzimy obiekty, które mijamy po drodze. Możemy przemieszczać się w kółko pomiędzy tymi dwoma piętrami, a jeśli pójdziemy wyżej, to demo się kończy i pojawia się taka piękna plansza. I to... tyle. Jak wam się podoba? Zwykle kiedy mówiłem o tych grach, to strasznie narzekałem na swoje programowanie i chaos w kodzie, ale w tym przypadku nie mam do powiedzenia czegoś takiego. Demo jest krótkie, ale trochę zajęło zrobienie go i wykonałem tutaj naprawdę precyzyjną robotę. Poruszanie się po całym terenie działa i nie wywołuje żadnych błędów, w kodzie wszystko jest zrozumiałe, animacje wyglądają ładnie i nie psują się, moim zdaniem to po prostu dobrze zrobiona gra. Gdybym miał na coś pomarudzić albo koniecznie zmienić, to na pewno przyspieszyłbym tempo gry. Początek jest bardzo nudny, ponieważ wszystko rozgrywa się za wolno. I nie chodzi o samą akcję, a o animację, poruszanie się, przejścia pomiędzy scenami, nawet tempo rozglądania. Wszystko wydaje się być ociężałe, musimy długo czekać pomiędzy poszczególnymi akcjami, a po takiej grze raczej oczekiwałbym płynnego i szybkiego poruszania się. Szczególnie kiedy będzie open world i będziemy szukać różnych przedmiotów w różnych miejscach. Także no na pewno poprawiłbym to, oprócz tego poprawić drabinę i dodać więcej szczegółów do grafik. No i po prostu zaprogramować kontynuację. Fabuła nie miała być bardzo odkrywcza. Astronaut Rogan chodziłby sobie postaci, dostając się do kolejnych pomieszczeń, naprawiając rzeczy, zbierając przedmioty, rozwiązując mini zagadki, aż w końcu dotarłby do samego rdzenia. Tam okazałoby się, że wszyscy ludzie ze stacji zostali zamordowani przez sztuczną inteligencję w ciele robota, która zbuntowała się i teraz chce przyjąć władzę. W ostatniej scenie wyłączylibyśmy ją i uratowali siebie oraz świat przed buntem maszyn. W sumie tyle. W tej grze gameplay miał być podstawą bardziej niż fabuła, bez żadnych większych twistów. No i cóż mogę rzec, najpewniej nigdy tego nie skończę, ale jakbym miał dzisiaj zbierać się za tworzenie gry, to mogłoby być coś w tym stylu. Zastanawiam się tylko, czy nie robiłbym tego w trzeciej osobie. Wiecie, widzicie swoją postać cały czas i poruszacie się jako ona. Chyba byłoby to przyjemniejsze i bardziej dynamiczne. No nic, do tego raczej nie planuję wracać, ale jestem naprawdę dumny z tego projektu i miałem dużo fanów robiąc go. Kolejny projekt, jaki omówimy sobie w tej serii, będzie dla mnie nostalgiczną podróżą w przeszłość, a także sprawdzeniem siebie w kolejnej, nowej dziedzinie gier, czyli platformówek ukośnik zręcznościówek. Dziękuję wam za oglądanie, widzimy się w komentarzach, mam nadzieję, że będziecie mieli bardzo miły dzień. Trzymajcie się, cześć!